Siema, siema ekipa, ja jestem Kokolino i witam na skończku na moim kanale, ale po pierwsze zostawcie suba raz, łapkę w górę, jeśli chcemy po 17 tysięcy subskrypcji, już bardzo mało nam brakuje. Brakuje nam tylko i wyłącznie 300 subskrypcji, więc mordeczko, łapka w górę, subik, wiesz co robić, tam na dole jest taki magiczny czerwony guziczek, kliknij go, żeby był szary, bo szary podobno jest ładniejszy i taki bardziej przyjemny. Zapraszam cię też bardzo serdecznie na mego Instagrama, do którego link znajdziesz w opisie, ale zapraszam cię bardzo serdecznie na NB, do której też masz link w opisie, jeżeli zarejestrujesz się z linku, który masz w opisie, dostaniesz 1 euro na start. Ale nieważne, dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, jest to odcinek z PC-ta, jak widzicie. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się nagrywa, ładnie, bo nie mam jeszcze podglądu, bo jeszcze nie zainwestowałem w drugi monitor, ale może to się niedługo zmieni, przekonajcie mnie jakoś, 300 apek w górę i kupuję jeszcze dzisiaj drugi monitor. Będę na pewno miał wszystko na podglądzie, będę wszystko miał pewnie, 300 apek, kupuję drugi monitor, może jeszcze dzisiaj, 300 apek dobicie, będzie naprawdę bardzo miło. Dobra, ale nieważne, dzisiaj mam do was jedną ważną rzecz, naprawdę to jest bardzo ważna rzecz. Chodzi o hajs z Allegro. Poczytałem trochę ofert. Naprawdę, poczytałem trochę ofert, ale podczas czytania tych ofert, bo wiecie, szykuję nowy odcinek, właśnie, że kupujemy hajs z Allegro do konta właśnie tego na PC-cie. I przeraża mnie trochę jedna rzecz, że tam trzeba podać swoje pasy do konta, więc muszę sobie jakieś lewe konto skombinować, że po prostu, bo nie będę podawać do tego mojego głównego konta, no bo wiecie, trochę szkoda. I podam jakieś lewe konto, po prostu wiecie, jakieś lewusa podam, nie wiem, ogarnę jakieś lewe konto, jak stracimy lewe konto, to po prostu będzie lewe konto. Wiecie, więc szykujcie się, niedługo nowy odcinek właśnie, że kupujemy hajs z Allegro i też trochę o cheat engine. Patrzyłem, jak to zainstalować. Jest to dosyć ryzykowne, bo to pliki są. Nie chodzi mi o kokesy inne takie, tylko po prostu są pliki, które trochę nie są zgodne z GTA-em. I to chodzi o to, że może dlatego, że mam przez Epica właśnie GTA, a nie przez Launchera, nie wiem, muszę sobie po prostu ogarnąć GTA na Launchera przez GTA normalnie przez GTA-a. Mam przez Epica i właśnie cheat engine nie jest zgodne właśnie z tym, z moim GTA niestety, ale nie wiem, coś się wali, nie wiem, czy ja to coś źle robię, dajcie znać w komentarzu. A w ogóle zostawcie jakiś taktyczny komentarz do zasięgu, możecie napisać numer 3, o, napiszcie numer 3, albo 1, albo 2, napiszcie jakiś numer byle jaki, wiecie, żeby po prostu statystyki się ładnie zgadzały, jakiś komentarz dla zasięgu, dla statystyk i w ogóle zobaczcie, jaka to jest piękna grafika, patrzcie to, teraz jest noc, więc mało pewnie widzicie, ale jest po prostu wow, mega, na najwyższych ustawieniach jadę, wszystko na wysokie, wszystko na ultra, na bardzo wysokie, na ultra, na wysokie i są też w ogóle na niektóre, które w ogóle mam wyłączone, więc wow, mega kozacko się gra. Tutaj można widzieć każdy śmietnik z tego, z ulicy, każdy brudek, wszystko, nawet patrzcie na rękach mojej postaci widać brudy, pod paznokciem mam nawet brud, o, nawet wszystko, dosłownie wszystko widać kozacko. A i w ogóle mam do was sprawę, jeden frajer podpieprzył mi serię, naprawdę, ja byłem pierwszy z tą serią na YouTubie, więc żeby zaraz nie było, bo jest taki youtuber, Lachus, tam dobrze mówię, on ma Lachus, chyba Lachus, nie pamiętam, Lachus, Bachus, jakoś tak on ma, nie chcę go obrażać ani wzywać, bo to jest jakiś cringe'owy dzieciak. Dobra, jakiś tam typek był, co szuka dramy i spiny do wszystkich youtuberów, najpierw był do Bucha, potem do mnie i dalej jest do mnie, Bóg go wyjaśnił, ja go nie będę wyjaśniać, bo wiecie, chorych umysłowo i takich trochę niedorobionych dzieciaków się po prostu nie wyzywa, bo tak nie wypada, po prostu trzeba być mądrzejszym czasem i po prostu go nie wyzywać. Jak będzie mi się chciało, to wkleję wam tu, kiedy ja zacząłem moją serię, jakiś, nie wiem, niecałe półtora miesiąca, jak nie 3 miesiące temu nagrywałem serię glitche i mody z TikToka, naprawdę wszystko tam, wszystkie teoretycznie wszystkie glitche to pokazałem, co działały, niektóre nie działały, dosłownie wszystkie, ja miałem serię, wymyśliłem ją sam, ja byłem po prostu pierwszy na polskim YouTubie, który nagrywał glitche i cheaty z TikToka, sprawdziłem to, byłem pierwszy i nagle patrzę, dostaję tego wiadomościa, o! Kanał Bachus, coś tam, glitche z TikToka, ja tak wchodzę na ten link, co dostałem, tak, o, ty mendo, tak patrzę, nie, i tak frajer mi podpieprzył serię, niestety. Jest mi z tego powodu bardzo smutno i nie chcę jakoś tam robić jakieś wielkie dramy, a nie żadnego tam cringe'u, bo wiecie, i tak bym to wygrał, bo taki przyjeb jest. Nie ma pomysłu na żadne serie i ta seria póki co u niego robi największe wyświetlenia. Nagrał jeden odcinek, ja nagrałem jakieś chyba 11 odcinków z tego i potem zakończyłem, po prostu mi się to znudziło, bo teoretycznie większość glitchy nie działała, bo wiecie, clickbaitowe tytuły, clickbaitowe miniaturki dało się robić, no ale po prostu nie na tym żyłem zbudowano, jak to mówią. I cały czas oszukiwać widzów i cringe'ować, no to wiecie, tak trochę lipa. Fajne było, śmiesznie było na tej serii, wiecie, cringe'owe miniaturki, jakieś fake tytuły, że było miliardy w sekundę.
Było dosyć zabawnie, było dosyć śmiesznie, ale no wiecie, nie tak można cały czas robić. Ale mi samochód, kurna, tutaj rozwalony jest. Nie tak cały czas można działać, co nie? I teraz patrzę, że ten chłop mi podpieprzył serię, więc kto tu od kogo co kradnie? Chłop mnie kiedyś oskarżył, że ukradłem mu miniaturki ze 3 albo coś takiego, a wcale ich nie ukradłem, bo ja je zajmowałem z Google Grafika od jakiegoś angielskiego youtubera zagranicznego, choć ja się umiem przyznać chociaż do tego, co zrobiłem. A chłop mi zażala na live, że to są jego miniaturki. No to chłopie, w takim wypadku wychodzi na to, że ty też podpierdalasz miniaturki z zagranicy i nawet ich nie przerabiasz, bo tamtej miniaturki nawet nie przerobiłem, a bez kitu była prawie że 1:1 to co on ma. więc tak, ale na szczęście już ją zmieniłem, po prostu wziąłem sobie inną, jakąś skombinowałem, zrobiłem i po prostu już nie mamy takiej samej, a była, że prawie identyczna co on miał, ale ja ją podjąłem na takiego zagraniczniaka z zagranicznego YouTube'a, nie wiem czy to był angielski czy amerykański, po prostu zagraniczny YouTube, ale chyba Amerykana, bo taki styl amerykański tej miniaturki. Chłop w ogóle ma miniaturki mega zainspirowane za granicą, w ogóle pierwszą osobą, która miała obramówki na miniaturkę to był Hunter, więc od kogo ty tu bachu zrżniesz? Twój kanał jest zbudowany na 3, jak nie więcej, youtuberach, od kogoś coś podpieprzyłeś. Ja się nie chcę z tą kłócić, ani nic, nie piszcie mu tam żadnych w komentarzach, bo tak byśmy go zlisowali czy coś, ale jakoś nie mam ochoty na to, nie szukam dramy, Bóg go wystarczająco dobrze wyjaśnił, nawet jak wam powiedzieć taki kawał. Dlaczego Bachus tak krzywo mówi, bo tyle razy dostał w mordę, że już mu się nie naprostuje, więc dziękuję. Jakoś tak to Bóg powiedział, nie pamiętam do końca, jakoś tak, ale chyba tak powiedział. Szczerze, Bóg, spoko ziomek, kiedyś też miałem z nim dramę jakoś taką sztuczną, ustawioną, wiecie, tam początki, ja zaczynałem, on zaczynał. Znaczy ja już tam trochę działałem, on zaczynał, wiecie, taka ala drama z Buchem, fajnie się grało, ale się wyjaśnił po prostu. Bóg, spoko mordeczka, graliśmy kiedyś, fajnie się grało, powiem tak, Bóg, spoko morda, nie mam nic do niego. Czyli że już przestałem nagrywać, jakiegoś kontaktu z nim nie mam, więc też nie mogę jakoś się z nim skontaktować. Nieważne, może na Messengerze go jeszcze mam, nie pamiętam, dobra, nieważne, zapomnijmy o tym temacie. A więc tak, wracając do tematu Lachusa, chłopie, mógłbyś chociaż w komentarzu albo w opisie dać, czym się zainspirowałeś, od kogo się zainspirowałeś tą serią. Bo ja jak czymś się inspiruję, to mówię, że mam to z zagranicznego YouTube'a, albo po prostu mam to od tego i tego typa, po prostu to mówię, że to przetłumaczyłem, że było dosyć trudne i no takie, wiecie, ja chociaż jakoś tam mówię, że ja tego nie wymyśliłem, a jak coś wymyśliłem, to się sam pochwalę, że ja to wymyśliłem. A chłop rżnie 1:1 ode mnie, kurna, i nawet, jeszcze jakbym miniaturkę dał taką samą, co ja, to bym w ogóle się śmiał, nie? Dobra, nieważne, więc to było na tyle w tym odcinku, więc zostawcie suba, łapkę w górę, moim zdaniem trochę smutek, no bo nie oszukujmy się, no widzowie, no. Ja jak coś zainspiruję się z zagranicy albo coś, to chociaż mówię, daję tam cynk, dobra, zainspirowałem się tym i tym, mam to od tego i tego, dobra, fajnie, jest wszystko spoko, elo, fajnie ogarnięte, nie? A chłop, nagrał sobie odcinek, glitche z TikToka, miniaturka oczywiście clickbaitowa, w moim stylu, bo ja też mam clickbaitowe miniaturki miałem na tej serii, glitche ile jak z TikToka, bo tam wiecie, glitch z TikToka, dałeś tam w Photoshopie 40 miliardów na plusie, każdy to klikał, wiecie, wow, fajnie, nieważne. I tak to działa, po prostu to jest internet, co nie? Więc tak, jakby były 3-0, to byście nie kliknęli, jak było 30-0, to kliknęliście, no i tak to działa. Ale nieważne, chłop, ja nie mam do niego dramy, niech sobie nagrywa co chce, każdy ma swój kanał, niech sobie nagrywa co chce, tylko ja mam do niego pytanie. Chłopie, weź, no powiedz chociaż, kim się zainspirowałeś, no bo ja byłem pierwszy na polskim YouTubie, który to nagrał i trochę mi przykro z tego, że jakiś lamus podpierdziela mi serię, który jakiś półstrzałowiec, nie, normalnie, Bachus, ile masz lat, idziemy na FMA, nie, jest kurna, za rok 18 idziemy na FMA, znaczy w tym roku mam 18 w październiku, o, wpadniecie? Napiszcie, kto wpadnie na moją 18, nie, oczywiście mi chodzi wirtualnie, nie, jakimś odcinek czy coś, bo oczywiście nie zapraszam wszystkich, wojcie, pandemia. Bachus, ile masz latek, idziemy na FMA, to się okazuje taki kidoś nagrywa 13-latek, co gra Fortnite jeszcze po nocach, ale ja bym się jakoś nie dziwił. Ale mam fajny ten karabinek. Patrzcie, ja w ogóle wam pochwalę się, co kupiłem dzisiaj. Patrzcie, co kupiłem, patrzcie. Czekajcie, gdzie to było? Pod tabem, dobra. Patrzcie, co kupiłem, patrzcie. Patrzcie, co kupiłem. Czym to się przeładowuje? A, R. Ole, Mustang pojechał. Ło, brać go. I po oponach. Fajna furka. W ogóle nie, muszę sobie doładować kasę. W ogóle napiszcie, że jesteście w tym tygodniu ten odcinek z kasą. Znaczy, powiem wam tak, możecie napisać, ale i tak nie wiem, kiedy on wleci. Muszę ogarnąć sobie jakieś fake konto, no bo jednak swojego nie będę podawać. Poczytałem kilka tych ofert i właśnie wszystkie oferty się składają właśnie, że trzeba podawać swoje dane, logowania i oni tam przeprowadzą magię na tym koncie, albo ci zapieprzą konto i sprzedadzą je na lewo, albo po prostu pobiorą mody jakieś, załóżmy ci ten dżinę
i po prostu nam to dadzą, a po prostu przez rok będą nam dawać jakieś, nie wiem, napady na kasyno czy coś takiego i te 30 milionów w rak nabijemy. Nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie, ja jestem mega ciekawy jak to wyjdzie, mam nadzieję, że wy też jesteście ciekawi, więc zostawcie łapkę w górę, suba. I to było na tyle w tym odcinku, chyba już wszystko powiedziałem, co miałem powiedzieć, więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zapraszam jutro na odcinek, bo codziennie są odcinki, mamy daily. Już trzeci miesiąc ponad mamy daily, więc ładnie to idzie, mam nadzieję, że uda nam się wytrzymać cały rok. Ale zaparkowałbym ładnie, łocie panie. Nie, w sumie ładnie zaparkowałem. Dobra ekipa, to było na tyle w tym odcinku i możecie się wstawić za mną w komentarzu, będzie mi naprawdę bardzo miło, jeżeli ktoś się za mną wstawi, no bo jednak nie oszukujmy się, jest to trochę przykre. Możecie sprawdzić sobie, kiedy ja nagrałem te glitchy z TikToka 1,5 miesiąca, jak nie 3 miesiące temu, on nagle nagrał to teraz i on jest wielkim panem i królem, więc tak, zostawcie suba, łapy w górę, trzymać się i cześć!